Cześć, tu Kurt. Witam was w kolejnym odcinku Cywilizacji. Zatem tak, budujemy Notre Dame. Notre Dame jest najzajebistszym cudem w tej grze, więc cieszę się, że powinno mi się udać. Jak mi się nie uda, to będzie mi przykro, ale okej. Okay. Inżyniera zachowałem na co innego. Koloseum zdołalibyśmy zrobić szybciutko, byłoby fajnie, ale nie potrzebuję. Zbudujemy workshop raczej. A, zaraz to jest łódź. Może w łodzi, to ja jednak zrobię workboat. Workboat mi się przyda do opracowania tych rybek. Będzie mi to dawało jeszcze więcej żarcia. Także zróbmy workboat. I nasz nowy worker. Niech te trufle wreszcie opracuje. Masz tutaj dróżkę. Rób dalej dróżkę. Do Wrocławia. I farma... Jest. No to pierdolnij plantację. Trochę szkoda, że wyrzucę tutaj banany. Znaczy, no nie wyrzucę, tylko ja pracuję, ale wyrzucę dżunglę. W zasadzie to nie wiem, czy to cokolwiek zmienia w tej sytuacji. Dżungla się przydaje na te, jak badają uniwersytety. Uniwersytety sprawiają, że dostaję plus 2 nauki na każdym polu dżunglowym. A zaraz, jeszcze marble nie pracuje. Jaki jestem głupi. Chyba pójdziemy na marble najpierw. New unit from Banza Kongo. Zaraz zobaczymy, co mi tam dali. Ha, trebuchet. No okej. Okay. Spoko. Nie przyda mi się. Raczej. No ale zobaczymy. Jest najbardziej prawdopodobne, na co może mi się przydać, to na Hiszpanię, więc prześlemy to na południe. Ty tutaj sobie pierdolniesz może Ducal's Table? Czy też może co innego? No, rób market. Hajsy się przydadzą. I teraz ty idziesz tam. Gdzie się wszyscy barbarzyńcy podzieli? To jakoś tak na tyle ciasne, że barbarzyńskie kampy się nie spawnują. Jest spokój. Aż szkoda. Kafrin has completed Angkor Wat. No longer ally of Cape Town. No trudno. Ale to z czasem będziemy wypełniać kolejne misje, będziemy mieć tyle hajsu, że się nie pozbieramy, więc będzie można to wszystko jakoś zwiększać. To jest 5 golda w tej chwili. Będzie więcej z czasem. A, zrób Writers Guild. Tak, bo może wypadałoby nie robić wszystkich takich budynków gildyjnych w jednym miejscu, więc zrobimy tutaj. Workboat. Ciśnij tu. Więcej żarcia. I Notre Dame. Jedna tura została. Już nawet nikt nie ukradnie. Skaucie. Dobra, przejdź tu. Ty masz dróżkę do zrobienia jeszcze ostatnią. A ty? Gdzie ja cię wcisnę? Na tym wzgórzu. Hiszpania nigdy mnie nie zaatakuje w tym momencie już. Bo nie dość, że mam przewagę technologiczną dosyć sporą, to jeszcze militarnie też nie jestem aż tak strasznie do tyłu, więc obsrają się niezrały tego. Notre Dame, happiness plus 10. Jeszcze tam wiara. Nice. Skoro dostałem plus 10 i mam 12, to znaczy, że miałbym teraz... To coś poszło nie tak. No cóż. No ale dobrze, że go zrobiłem w takim razie. Cocoa i spices. Boudica. Czy my przypadkiem nie mieliśmy rozmawiać na jakiś temat? A, już nie podoba ci się to. Nie lubisz mnie. Zdradziecka, szmato. No jak chcesz, ja mam happiness, więc ja się wymienię może z Niemcami albo coś.
Spices im sprzedam. Proszę bardzo, za 8? Za 9? No, 9 się nie zgadza, znaczy 8. A, zgodzili się za 8, no i proszę bardzo, ile hajsu będzie. Co my teraz idziemy w takim razie? Mamy edukację, to chciałbym pójść w astronomię. Astronomia pozwoli mi zrobić obserwatorium, to będzie nauka plus 50%. Świetna sprawa. I będzie renesans. W międzyczasie tutaj tak, uniwersytet poproszę. Uniwersytety są teraz bardzo ważne. Robisz ostatnią drogę. Robisz query. Ty robisz co? Stoisz w miejscu. I nigdy nie będziesz wykorzystany prawdopodobnie. Ludzie wysyłają jakieś teże do mnie, nie? Zaraz tutaj. Tak, Barcelona do Warszawy. Ścieżka handlowa. Borobudur. O kurwa, jak ja nie lubię Borobudur. Będą próbowali mi wysyłać misjonarzy do mnie. Chociaż ten, to całe pasmo górskie bardzo mnie ratuje w tej sytuacji. Nie będą mieli którędy przejść. Może będę próbowali tędy, ale wystarczy, że ustawię jedną jednostkę gdzieś. Znaczy, będą mogli przypłynąć. No to dwie jednostki w tych miejscach na przykład. I już nie będą mogli się do mnie dostać w ogóle. Bo tędy ich nie przepuszczą. Chociaż przepuszczał w sumie. No to kogoś tutaj ustawię, a później... Jeszcze łańcuszki... A, tędy przejdą, kurwa. No nic. Jak Hiszpania zacznie mi wysyłać jakiś misjonarzy czy coś, to będę musiał ich zaatakować i zniszczyć. To jest taka opcja. Okej, znaleźliśmy jakieś państwo miasto kolejne. A więc coś tu jest na południu. Ale coś jakoś ciasno. Naprawdę jeszcze trzy znajdę? Nie wiem, gdzie one mogą się kryć. Dobrze, ty zrobiłeś to, co miałeś zrobić, to teraz przejdź tutaj. Kontynuuj swoje dzieło. Trzeba uniwersytet i porobić wszędzie. Czym prędzej. Już set natura. Bismarck Alhambra. Powiem wam, że powstała nadzieja, że będę miał wreszcie, znaczy już tak konkretnie mi ktoś powiedział, że planują robić światłowody w mojej okolicy i będę miał na wiosnę, jeżeli dobrze pójdzie. To jeszcze nie jest pewne znowu, ale konkretna firma powiedziała mi, że będzie mogła zrobić światłowody, jeżeli stwierdzą, że im się to opłaca. Więc, znaczy co prawda jeszcze długo w chuj czasu na to. Ale to oznacza, że być może będę miał potwierdzenie w styczniu, że jak będę miał światłowody, że będę je kładli na wiosnę 2017. Także tak. I wtedy będę mógł zrobić live streamy. Zawsze chciałem zrobić live streamy, ale po prostu mam zbyt chujowy internet, więc nie jest to możliwe. A live'y tym sobie porobił w sumie. Dużo bardziej mi się chce tego niż nagrywanie takie. Ale okej. To. W sumie jak... W sumie to będzie mi się łatwiej robiło, kiedy będę wiedział, że... Bo upload jednego odcinka, jak zajmuje mi 6 do 12 godzin w czasie, kiedy... Jak uploaduję, jak wrzucam filmik, to... internet mam praktycznie niedostępny do użytkowania przez ten czas. Więc to jest ból i nie chce mi się tego robić. A jak będę miał lepszy internet i wrzucanie tego, to będzie szybko, łatwo i przyjemnie, to... To teraz jakoś tak... Łatwiej będzie mi się nagrywało, jakoś przyjemniej. Jakoś częściej będę odcinki, może nie będę robił takich przerw. Kilkumiesięcznych. Okej, idziemy zrobić to złoto. Jak ci się podoba? No cóż, nie zgadzam się. ...38 gold na naturę. Całkiem przyzwoicie. No i purchase with faith. No mógłbym coś, ale wolałbym tego nie robić. Wolałbym raczej zrobić sobie profeta. Żeby rozwinąć religię. Jeszcze bardziej.
Słuchaj, stań tutaj, rozwiń tego Golda. Workshop. No nie, robię uniwersytety przede wszystkim. Hagia Sophia, to jest Great Prophet za darmo. Cztery, które mogę to zrobić, to jest dobry układ. Może się przydać. Zróbmy to. W związku z czym ty tutaj zróbmy remind me later, żeby mi nie zrobili jeszcze dodatkowego, który nie będzie potrzebny. Uniwersytet. I ty tutaj, tak, kamp zrobiony, to teraz zrób jeszcze więcej żarcia. Tu już nic nie ma. Kurde, gdzie jest jeszcze? Gdzie są brakujące państwa miasta? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No to jeszcze trzech brakuje. Gdzie oni mogą być? Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tędy teoretycznie mogłoby coś wyjść, ale to tak wcale nie wygląda. To wygląda jakby tutaj. Tu był koniec. Tam, tam. Tam też jest już śnieg, więc tam nic dalej nie będzie. Na jakichś wyspach siedzą? Powinienem statki zrobić i zacząć odkrywać. Aha, tylko tak, dopiero od tej technologii będą karawele, które może zwiedzać oceany, a nie tylko przybrzeżne prowincje. I słuchaj, to był dobry układ, poza tym, że dawałeś mi 5, a ja chciałem 8, więc daj mi 8, to wtedy się zgodzę. Chyba, że on już nie ma tego hajsu, w sumie to nie sprawdziłem. My disagreements with Bodica have become too much to bear. This is a situation that can only be resolved on the battlefield. Will you join me, friend? Czy ona chce, żebym wypowiedział wojnę tamtej celtce? Nie, słuchaj, w sumie to nie. I have no interest in this arrangement. Gdyż mój scout zostanie rozjebany wtedy. Toż mogłem w 10 tury się usunąć, ale... Ale nie. Nie widzę żadnej potrzeby zrobienia sobie kolejnego miasta. To będzie mi tylko przeszkadzało w sumie w rozwijaniu się. Jak zdobędę kolejne miasto, to będzie mi to... Dużo happinessa mi to zabierze. A to miasto nie jest jakieś zajebiste. W zasadzie nawet mi się nie podoba. W zasadzie nawet nic tu ciekawego nie ma. Więc po co mi to? Library we Wrocławiu. Tego jeszcze nie mamy, a trzeba będzie potem zrobić jeszcze uniwersytet. Mine. Kraków has marble. A chciał marble? A nie, to jest po prostu kwestia tego, że to daje dodatkowe bonusy do budowania cudów. Hagia Sophia. Czy to nie ja robiłem Hagia Sophia? Yep, czyli ukradzione i nie zrobię tego. Przykre. Dostałem za to 68 golda. Za to, że mi ukradli. Dobrze, ty robisz tutaj mine. To my teraz pierdolimy mint. I to mi da dodatkowy hajs. To jest za gold i za ten. Czyli dodatkowe 2 golda po prostu będę miał flat. A później dostanę, jak zrobię sobie market, to wszystko pomnożę i będę miał jeszcze więcej hajsu. Świetnie, czyli mint, a później market robimy. O kurwa, Spanish Great Prophet. To mi się nie podoba. Aha. A to powinien się zająć, kurde, Barceloną. On ma swoją religię buddyzm. Hiszpanie mają buddyzm. A Barcelona należy do wiary, która jest od Celtów, więc powinni sobie swoje wziąć, zanim będą innych nawracać. Marble Quarry, dobra, to jest zrobione. No to teraz zrobimy tutaj farmę. A później będziemy te banany robić. Ej, ładnie się Warszawa rozwija. Kraków też niczego sobie, tylko Łódź trochę powoli. Mimo, że wysyłam do niej żarcie. Buenos Aires and Russia, no longer allies. Your city converted. Aha. A czy to prawda, z prostu tego, że pressure jest takie duże ciśnienie wiary. Ja muszę swoją wiarę trochę rozwinąć. Coś trzeba tam wykombinować. Zróbmy tego Great Propheta. Dobra, market napiszaj. To już nic nie ma, naprawdę. Fuck. Oj, Dublin się rozwija.
Gdzie te wszystkie miasta są? Dobra, tutaj zrobiłeś. Gdzie ja to cię teraz wyślę? Gdzieś tam. Tam. Ty nie masz production focus, nie masz. No to co ty tak wolno się rozwijasz w porównaniu z pozostałymi? To tak, ty zrobiłeś to, to teraz cię ustawimy tu. No nie, słuchaj, no tak się składa, że się nie zgadzam. Ja zaraz znajdę jakąś lepszą opcję. Na przykład taką, ale zaraz znajdę jeszcze lepszą opcję. Co? Nie, refuse. Uspokoić się, wykupię szmaty. Ja wiem, że wszyscy chcecie mojego złota. Ale to jest kapitalizm. Musicie zaproponować jak najlepszą cenę. Zatem tak, kto mi da 8? No, ty mi dasz nawet fursy. To się może przydać nawet. Albo koko, czy... Zaraz. Czy ja mam jakieś potrzeby w miastach? Ty chcesz koton mieć. Ty chcesz mieć barwniki. A ty chcesz nic nie chcesz mieć. Okej. Więc kto może mi dać koton? To jest chyba wełna czy coś. Ty nie masz bawełny, oczywiście. A seria, masz może bawełnę? Nie masz bawełny. Czy bawełnę mam? Albo zaraz, może jakieś państwo miasto ma bawełnę. To byłoby łebskie. Ale that's not the point. Na razie spróbujmy się wymienić normalnie. Ty masz koton, masz tylko jeden. Co znaczy, że nie będziesz chciał się wymienić. Bo musimy przynajmniej dwa, żeby się chciało. Zresztą sprawdźmy to tak dla pewności. Oczywiście, że nie. Ty? Nope. No to chuj. W takim razie sprzedajemy to. Bo ja nie potrzebuję w tej chwili happinessa, więc spoko, sprzedajemy. Ty człowieku, zapłacisz mi za golda 8. Ja mam dużo hajsu teraz. I teraz chciałbym jeszcze za ten hajs zobaczyć, które państwo miasto ma koton. Kto ma kolej koton? Ty masz koton? Nie widzę, żebyś miał. Ty masz koton? Nie masz. Mogę tutaj zobaczyć? They want you to connect cotton to your trade network. Okej, to fajnie. Ife, ty nie masz kotonu. Tyre, ty kotonu też nie masz. Ragusa, nie masz kotonu. Ty nie masz. Ty też nie. Buenos Aires, nie. Ty nie masz i ty nie masz. Kurwa, głupie szmaty. Fuck. Co ty chciałeś, Kraków? Dice. Czy któryś z tych chujków ma dice? Bo pewnie ma. Wydaje mi się, że ktoś miał. Jak to wszystko przeglądałem. Dice. Okej, to wydaje się być dobrym układem. Poza tym, że jakbym wziął za 1000, to byłoby lepiej, jakbym trochę poczekał, ale nie chce mi się czekać, więc... Pierdolę za to. To jest kulturowe, dostał więcej kulturki. Od razu. Świetnie. Dawaj. I teraz tak, ja w ten sposób uzyskałem dice, w ten sposób moje miasto się ogarnia. I ono będzie teraz jeszcze więcej produkowało, szybciej będzie rozwijało, więc tyle dobrego. Ducal Stable, to się przyda też, rób to. A ty z kolei, skaucie, jesteś już całkowicie bezużyteczny. Chyba żebym. Jak go wprowadzę na nasze terytorium, to uzyska możliwość pływania. Od którejś tam technologii, tak jest, więc będę mógł go wysłać gdzieś tam przybrzeżne prowincje i może coś znajdzie ciekawego, jakieś nowe państwo miasto. Byłoby miło. A ty rób farmy. Ty też rób farmy. Mamy całkiem sporo nauki. Naturę. Jak na tą turę. Chyba. Czy mogło być więcej? Ważne, że lepiej niż kompsa razy. Tak mi się wydaje, w sumie trzeba sprawdzić znowu statystyki. Co znowu jednostka? Astronomia. Jesteśmy najlepsi we wszystkim, z wyjątkiem armii i powierzchni. Spoko. No nie będę narzekał. Barwniki. Kraków, świetnie. Łącz Kołkow teraz, Wrocław. Okej, to się da załatwić, wymieniając się z kimś tam. Ktoś tam miał.
Krytyczny skarbek jest wykorzystywany za spy. Nikt nie zna położenia mojej stolicy tak naprawdę. Chyba tylko Hiszpania może znać, więc nawet nie ma sensu wysyłać do Warszawy kontraszpiega. Kontrszpiega. Tak. Ale nikt nie ma również technologii lepszej ode mnie, więc nie ma sensu wysyłać go do innych cywilizacji. W związku z tym, co ja mógłbym zrobić, to myślę, że wysłać to do jakiegoś państwa miasta, aby tam poprawiać stosunki. Więc wybierzmy jakieś kulturowe, bo kulturowe jest zawsze najlepsze. To jest Maritime, to jest Mercantile, to nie. Buenos Aires, kulturowe, okej. Ale z nimi już mam i tak dobre stosunki. Banda Congo, Militaristic, to niekoniecznie. Antananarivo. I know gold gifts are temporarily more effective, to jest dobre, to ja powinienem to wykorzystać. I oni chcą jeszcze, żeby fursy dołączyć, to też mogę od kogoś wziąć. Ja, dobrze. Powinien był od nich wziąć dice'y. Można ładne kombosy robić z tym wszystkim. I też chcecie koton, nice. A jesteście kulturowi. Okej. Co ja planowałem zrobić z tym wszystkim? Przekupić ich chyba. Ej, mają furs. O, furs, to by się przydało. Okej, to ja ich przekupię, gdy tylko zdobędę jeszcze trochę hajsu. A, i miałem wysłać tam ten. Tak, czyli do Pragi. Człowieku, idziesz do Pragi. Gdzie jest Praga? Tu. I on będzie ich tam przekupywał, będzie tam sprawiał, że będę sobie poprawiał z nimi stosunki raz na jakiś czas. Russia has enhanced their religion, Eastern Orthodoxy, by adding new beliefs. Też chciałbym to zrobić, tak się składa. I robimy racjonalizm. Daje mi to od razu 10% więcej science'a, gdy mam szczęście. A szczęście mam cały czas, więc spoko. Więc mam plus 10% science'a na starcie. A reszta to będzie mi jeszcze bardziej poprawiało wszystko. Cool. To teraz tak, astronomia jest zrobiona, to idziemy teraz po printing press. Skoro nikt jeszcze tego nie zrobił. Obserwatorium. Podwoi mi to naukę w Warszawie. No i teraz tak, wyjdziecie na nasze terytorium tutaj i teraz będą możliwość pływania, embarkowania się. Wy jesteście tu, wy stoicie, swordsman, okej. A ja nie mam nikogo w tym miejscu, no spoko, to ty sobie tutaj stań. Praga i Celtowie to teraz sojusznicy. To nie dobrze. Zauważyłem, że jak bardziej oddalam ekran, to mi komputer jest głośniejszy. Bardziej wiatraczki napiżają. To źle. Nie wiem, czy wy to słyszycie w ogóle. Dobra. Czy teraz robicie u was uniwersytet? Czy może lepiej wziąć coś na rozwój miasta jednak? Może rozwój miasta. To później uniwersytet szybciej zrobię. Dobra, to będzie dobrze. Koloseum w tej chwili nie ma potrzeby. Stoneworks, to może się przydać. Dawajcie Stoneworks. A ty zrób ten obserwatory. Worker teraz tutaj napiżdżaj farmę. A ty możesz już pływać. Więc zacznij to robić. Opłyniemy troszeczkę tutaj gdzieś w okolice. Będzie zajebiście fuj. Tutaj się teraz nauka pojawiła. Okej, no to szkoda, aż mi teraz kasować tu dżunglę. Od razu pozbawi mnie tej nauki. Zaczniemy jednak od farmy w innym miejscu. Nie śpieszmy się z wycinaniem dżungli. Co to jest za jednostka? Spanish Conquistador. Ja mam nadzieję, że oni nie mają zamiaru mnie wpierdolić. Znaczy, co prawda, jestem pewien, że sobie nie poradzą, ale... Gdyby chcieli. Ale szkoda by tak było. Spaliliby jakieś farmy i coś. Sekularyzm. Plus 2 za każdego specjalistę. I Great Scientists are 25% faster. Dobra, idę w to najpierw. Później będziemy mieć jeszcze dodatkowe 17% z uniwersytetów. Co sprawia, że zamiast 33% z uniwersytetów, to będę miał 50% więcej nauki. Więc to będzie dobre.
I teraz tak, tak. Ty, człowieku, wbijaj tam do wody. Masz zacząć pływać. Ty buduj farmę. Madryt, czy ty mnie nie lubisz? You're competing for the favor of the same city states. Czyli oni naprawdę mają powód do wojny w zasadzie. No, mógłbym zrobić defensywny pakt z Niemcami, bo mnie lubią, ale po co? Gdzie oni przyjdą do Hiszpanów? Nie zrobią tego. Hiszpanie mają armię gdzieś w środku, większą ode mnie. Jest sens to jakoś przysłać? Chyba nie szczególnie. Przede wszystkim ulepszmy tych. A następnie ci powinni się wymienić. Lepiej, żeby łucznicy stali jednak w mieście. A pikmeni byli na zewnątrz. Tak w razie, gdyby oni wpadli na pomysł mi wpierdolić. To byłby słaby pomysł. I fechę zaniłalej, i to nie jestem ja. Muszę więcej hajsu zacząć generować, bo za mało. Machinery. I Great Prophet mamy nareszcie. Dobra. Composite Bowman, wymień się z tym tutaj typem. Oraz ulepsz się. Trzeba zacząć odstraszać naszych wrogów. Ty, profecie, musisz zrobić, ulepszyć tą religię naszą. Buenos Aires requested, dobrze, czyli jeszcze polepszyć się ze stosunki z nimi. Great person has been born in your civilization, dobrze. I ulepszamy naszą religię. Przydałoby się tutaj dorzucić coś. Gardens for the happiness in the city. Nie. Hermitage, to jest chyba coś, co... Znaczy to sprawi, że mogę zbudować taki budynek, który daje mi te rzeczy. Nigdy tego nie robiłem, szczerze mówiąc. Wolę chyba zrobić to. Szybszy wzrost we wszystkich miastach o 15% żarcia. Ale tylko jeżeli nie jestem w stanie wojny, a nie planuję, szczerze mówiąc, być w stanie wojny. Jak będę, to szybko to skończę raczej. Szybko to wojnę skończę. Religion spreads 25% faster. Albo 30% dalej będzie się ten rozprzestrzeniać. I to myślę, że jest lepsze. Dlatego, że to sprawi, że na przykład Łódź będzie miała zasięg do Wrocławia, a normalnie będzie miała pewnie bardzo daleko. Tak myślę. Więc to sprawi, że będę łatwiej w stanie Wrocław nawrócić. Ogarnąć na naszą religię. Dobrze, co teraz? Artist Guild mógłbym zrobić, albo mógłbym zrobić amfiteatr, czego nigdy nie robię. A jebać amfiteatr. Zrobimy karawany. Potrzebuję więcej rozwijać wszystkiego, więc będziemy robić karawany. Żeby wszędzie zewsząd przesyłać do Warszawy. Bo tam będziemy mieli najlepsze mnożniki wszystkiego. A tutaj mamy teraz wielkiego człowieka. O tak, tak, możemy technologię rozwinąć. Albo możemy właśnie jednak zrobić... tego. Manufakturkę naukową. To się opłaci na danym etapie gry. To jest 680 nauki natychmiast, to jest bardzo dużo. Ale to jest plus 8, które będzie dodawało się każdej tury. I teraz to 8 nie będzie tylko 8, bo będzie również przemnożone przez wszystkie moje modyfikatory, dając tam plus 50%, plus ileś tam procent nauki, więc ostatecznie może się okazać, że bardziej się będzie opłacało zrobić tą akademię. Więc zróbmy akademię póki co. W późniejszej grze będziemy faktycznie robić to już tam kliknięcia pojedyncze tej grupy nauki, ale też nie teraz. Dobrze, to tutaj, ty zrobiłeś farmę, to teraz pierdolnie, chociaż ten pójdzie tamtędy, to ty zrób tutaj. Ulepszenie. Pikmen, postój sobie w tym miejscu. I kolejna tura. Czy to był misjonarz? Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Великий писарь. Он что-то с культурой связанного.
Dobrze, to teraz tak, tak. Artist Guild, mógłbym tutaj zrobić Artist Guild. To jest dobre miejsce na Artist Guild. Zróbmy to. Tutaj zrobimy z kolei kolejną karawanę. To jeszcze gdzieś przeniesiemy. Chyba, że tego nie zrobimy. Może wyślę to do Wrocławia, żeby się szybciej rozwinął. No, zróbmy tak. A później zabierzemy nową karawanę, przeniesiemy do Wrocławia i z Wrocławia będziemy przesyłać do Warszawy. Dobra, ty workerze, rób tutaj to. I ty jesteś... Great work możemy zrobić. Jak zrobię tego great worka, to nie wiadomo co to niby robi, ja tam się nie znam do końca na tym wszystkim, ale wiem, że jak to zrobię, to będę miał plus 2 naturę kulturki. To jest 189, więc wydaje się być dużo więcej, ale z czasem tamto, z jakimiś mnożnikami, które też potencjalnie istnieją, to będzie się bardziej opłacało, więc zróbmy to. Póki co. Okej. Crossbowmen, spoko. Jaką teraz mam armię? Wciąż 5. miejsce. Słabo. Ale i tak nikt nie jest w stanie mi nic zrobić. Bo komp zsie pałkę. Jeżeli chodzi o militaria. Powinienem z kimś zrobić multi. Mi się nie chce. To trzeba synchronizować się w tym samym czasie, zebrać się i nagrywać i wystarczająco tak samo długo i... To jest wszystko skomplikowane. Ja lubię prostotę. Stuleniwo już ma to. Spices to Kafrin has ended. Dobra, i co mamy? Katarzyna wypowiedziała wojnę Bismarckowi. No. Tutaj zrobimy teraz... Amfiteatr. Więcej kulturki zawsze w cenie. Farma zrobiona. Idź teraz tam, zrób kolejną farmę. I obawiam się, że dalej nie popłyniemy. Bo tutaj już jest głęboki. Głęboki tile, głębokie pole. A nie możemy przepłynąć przez ich terytorium. Na głębokie nie wejdziemy, więc skończyła się zabawa. Ale daleko popływałem. Trzeba iść w drugą stronę chyba. Jeżeli chcemy cokolwiek osiągnąć. Dobrze, karawana. Wysyłamy to do Warszawy. Tak było. Ta karawana będzie wysyłana nigdzie. Change home city, idziemy do Wrocławia. Tak. I co? To chyba tyle w tym odcinku, nie? Bo już trochę trwa. Trzeba by jednak dać sobie spokój. Wysłać go jeszcze. Zrobię jeszcze jedną turę. To jest taka gra z syndromem jeszcze tylko jednej tury. Trudno zakończyć nagle. Idź do Warszawy. Ty teraz zacznij robić uniwersytet. Bo wszyscy muszą go mieć. Żeby jak najwięcej nauki pompować. Teraz ty możesz ten przejść. Może jakaś technologia mi to umożliwia, czy coś. Ciekawe. Okej. Workers zrobiłeś, co miałeś zrobić, to teraz tutaj zrobisz coś. No i tyle, i chuj tam. No to co? To... W sumie to powiem wam, przyznam się szczerze, że nagrywałem ten odcinek i wszystkie poprzednie, od pierwszego do, teraz chyba piąty, naraz. Także jak mieliście jakieś porady, to ich i tak nie słyszałem. Ale teraz jak mi coś powiecie, to prawdopodobnie będę mógł coś zrobić w kolejnym odcinku. Co mi możecie podpowiedzieć. Tak. Także do zobaczenia następnym razem. Cześć.